moja przygoda trwa tyle, ile żyję, można powiedzieć, bo to za sprawą ojca, który był zafascynowany muzyką flamenco jeszcze przed moim urodzeniem, więc flamenco brzmiało w moim domu jeszcze, jak jeszcze mnie na świecie nie było, więc urodziłem się już w tej muzyce. I prawdopodobnie to zaważyło, bo gdzieś to zostało zaszczepione w jakichś tam, nie wiem, czy genach, czy w podświadomości. I świadomie tą muzykę odkryłem w wieku lat 12-13, kiedy zacząłem słuchać płyt taty, których on już przez wiele lat nie słuchał, więc tak nagle odkryłem muzykę, którą pamiętam gdzieś z wczesnych lat dziecinnych. No i zacząłem grać na gitarze w wieku lat 12, w wieku lat 16 stwierdziłem, że jednak chcę, żeby to było flamenco. Wtedy nikt nie wiedział, co to jest flamenco w Polsce, więc zostały mi te płyty, które tato przywiózł, żeby je słuchać i coś z nich próbować kopiować. Więc pierwsze kroki to było zupełnie metodą kopiowania zwolnionych płyt winylowych. A potem pojawiły się pierwsze jakieś w Polsce koncerty flamenco, gdzie mogłem zobaczyć na własne oczy, jak taka muzyka wygląda. No i 95 rok, mój pierwszy wyjazd do Hiszpanii, no i potem już poleciało z górki. Bardzo proste to jest, bo Fryderyk Chopin nie miał dzieci, miał matkę, która miała siostrę. I ta siostra nazywała się Czachowska, bo wyszła za Czachowskiego, który był moim 5 razy pradziadkiem, albo 6 razy chyba 5 mi się wydaje. Więc gdybym patrzył w linii prostej, no to jest moim kuzynem, w pierwszej linii moim kuzynem, tylko że 5 razy pra. Flamenco to muzyka, etniczna muzyka południowego regionu Hiszpanii, czyli Andaluzji. Muzyka, która została stworzona głównie przez andaluzyjskich cyganów. Początki muzyki flamenco sięgają końca XVIII wieku, a sama muzyka zawiera w sobie, jest właściwie takim tyglem, w którym mieszało się wiele różnych stylów muzycznych tamtego okresu, począwszy od średniowiecza właśnie Hiszpanii. To była muzyka sefardyjska, czyli muzyka Żydów mieszkających na tamtych terenach Hiszpanii. Lokalna jakaś muzyka ludowa, trochę chorału gregoriańskiego. Muzyka cyganów, którzy przybyli z Indii, więc gdzieś przywieźli ze sobą te orientalne elementy. I Maurowie, czyli północna Afryka, czyli muzyka gdzieś tam z regionów kultury muzułmańskiej. Więc to wszystko razem wypadkową ją dało w XVIII wieku, którą znamy pod nazwą flamenco. I ta muzyka do dzisiaj czerpie z wielu różnych stylów, bo jest i muzyka latynoamerykańska, która bardzo silny wpływ wywarła na muzykę flamenco i na odwrót, bo to było tak, że flamenco wyjechało do Ameryki Południowej, potem z Ameryki Południowej to wróciło do Hiszpanii z nowymi elementami. I w dzisiejszych czasach flamenco miesza się z jazzem, z popem, z muzyką klasyczną, z różnymi stylami muzyki etnicznej, więc jest to wiecznie żywa muzyka, która cały czas ewoluuje i w każdej epoce, w każdej dekadzie brzmi inaczej. Tak, no, jeżeli komuś rosną paznokcie, a paznokcie są po to właśnie, żeby każdemu dać szansę być gitarzystą flamenco, bo używamy do tego paznokci. Nie wiadomo, kto jest leworęczny, kto praworęczny, dlatego w obu rękach nam rosną te paznokcie, więc każdy ma potencjalną możliwość.
I oczywiście reszta to już jest kwestia pracy, bo flamenco to jest najtrudniejsza, najtrudniejszy styl muzyczny, jaki można zagrać na gitarze. Gitara też jest jednym z najtrudniejszych instrumentów muzycznych, jakie są. W sensie wirtuozerskim, bo można bardzo prosto nauczyć się paru akordów i grać piosenki do ogniskowe, ale do grania takiego wirtuozerskiego wymaga to ogromnej ilości ćwiczeń, pracy, godzin, miesięcy, lat. Więc jeżeli ktoś ma taką dedykację i cierpliwość i do tego czas, to każdy może zacząć w każdym momencie, kiedy tylko chce. Flamenco nie jest zarezerwowane tylko dla cyganów andaluzyjskich. Muzykę indyjską odkryłem w czasach licealnych, mniej więcej. I był taki okres, kiedy odszedłem od muzyki flamenco i byłem zafascynowany zupełnie muzyką indyjską. Pojechałem do Indii, żeby się uczyć tam klasycznej muzyki indyjskiej, uczyć się na gry na sitarze. I będąc w Indiach, odkryłem, jak wiele wspólnego ma muzyka indyjska z muzyką flamenco na poziomie muzycznym, energetycznym, duchowym. I okazało się, że z moim nauczycielem sitaru zaczęliśmy sobie jakieś robić próbne takie podejście, żeby coś razem stworzyć. I tak powstały dwa pierwsze utwory, które zdążyliśmy nagrać jeszcze przed moim wyjazdem w 1999 roku z Indii. Nie było w szkole muzycznej muzyki flamenco, a ja nie chciałem grać klasycznej muzyki i cierpieć grając nudne etiudy Sora czy Giulianiego słynne, na których wszyscy muzycy i wszyscy gitarzyści rezygnują ze szkoły muzycznej. Wiedziałem, że chcę grać flamenco i koniec, a skoro miałem grać flamenco, to musiałem to robić sam. Więc praktycznie jestem samoukiem, bo tak naprawdę miałem okazję mieć 4 lekcje flamenco z muzykami z Hiszpanii i to było wszystko. Resztę zrobiłem sam. Więc szkoła muzyczna w ogóle do tego mi nie była potrzebna i zresztą wszyscy muzycy flamenco, oprócz jakiegoś jednego czy dwóch wyjątków, to są ludzie, którzy nie mają wykształcenia muzycznego. Paco de Lucía, który był największą legendą flamenco wszechczasów, w życiu do żadnej muzyki, do żadnej szkoły muzycznej nie chodził, nawet podstawówki nie skończył, bo nie miał już czasu na to. Nie znał nut, podobnie jak wszyscy inni gitarzyści flamenco nie znali nut, a grał koncerty z największymi muzykami, z orkiestrami, komponował. To nie. No, nie zrażajcie się, muzycy drodzy, gitarzyści. Słuchajcie dużo muzyki i odkrywajcie w sercu to, co ta muzyka wam daje, bo to jest cały napęd do tego, żeby tą muzykę chcieć odkrywać i chcieć grać. I to tyle.